Tyle na razie, jeśli chodzi o wywiad. Co do obserwacji, ta technika wydaje się banalna, ale wszelkie doświadczenia, jak czasami ze studentami tak eksperymentowałam, mówiłam, idźcie, róbcie obserwacje w supermarketach, proszę tam przez godzinę w półkach posiedzieć, notować i potem zrobić taką notatkę porządną na zajęcia. To bardzo niesystematyczne są obserwacje robione bez planu. Państwo jesteście w szczęśliwej sytuacji, że dostajecie przygotowany formularz obserwacji i dzięki temu na pewno Państwo pewne rzeczy w obserwacji uwzględnicie. Czyli data, miejsce dokładnie, kto jest uczestnikiem, nawet konkretne kategorie uczestników. Jesteście już Państwo uwrażliwieni, obserwując wydarzenia, na co trzeba zwrócić uwagę. I teraz obserwacje też mają różne rodzaje. To jest bardzo taki bogaty zestaw technik i warto sobie to uświadomić, ponieważ obserwacja może być jawna lub ukryta. Jak pójdziemy na imprezę trzeźwościową, to będziemy jawnie obserwować, czy będziemy ukrywać to, że jesteśmy obserwatorem? A w jakiej sytuacji się to może ujawnić, że jesteśmy takim obserwatorem? Na przykład, tak? Przy próbie nagrywania, bo gdzie też można nagrywać albo robić zdjęcia, ale na ogół nikt nie robi sobie takich zdjęć pamiątkowych, że prawda, fotografuje imprezę publiczną. Więc oczywiście może się to ujawnić. Nic też w tym złego nie ma, dlatego że Państwo i tak będziecie znani w środowisku jako osoba, która uczestniczy w takim projekcie. Więc też nikt się nie zdziwi, jak nagle ktoś wyjmie aparat fotograficzny, ale pewne techniki obserwacji rzeczywiście może lepiej, żeby nie były jawne, bo na przykład tutaj jest też taki podział na obserwację pośrednią i bezpośrednią. Nasza obserwacja jest oczywiście obserwacją bezpośrednią, ale możemy stosować pewne techniki obserwacji pośredniej. Na przykład po zakończeniu imprezy, jak już wszyscy się rozejdą do domu, Państwo możecie sobie wrócić i co zrobić? To jest bardzo, bardzo poważnie traktowana w socjologii metoda. Są badacze, którzy analizują zawartość kubów na śmieci, żeby się dowiedzieć, jakich marek proszków ktoś używa, więc tutaj oczywiście wszelkie ślady konsumpcji alkoholu będą bardzo miarodajnym wskaźnikiem i myślę, że warto taki sobie zrobić, taki powrót na miejsce imprezy, żeby jeszcze zweryfikować to, co zaobserwowaliśmy bezpośrednio. I obserwacja, podobnie jak wywiad, może być bardziej albo mniej ustrukturyzowana. Nasza jest pół ustrukturyzowana. A dlaczego pół? Mamy starannie przygotowany formularz obserwacji, ale mamy tam też zostawione miejsce na swobodne nasze uwagi. I to jest jakby pole do tego, żeby rejestrować to, co nasza pamięć zapamięta. Ponieważ jak Państwo będziecie przeglądać sobie notatki z obserwacji, znacznie więcej rzeczy Wam się przypomni na podstawie zapisanych wcześniej szczegółów. Także zachęcam do tego, żeby korzystać z tego miejsca, a nawet sobie założyć specjalnie zeszyt obserwacji. I specyficznym rodzajem jest obserwacja uczestnicząca. Być może są wśród Państwa osoby, które są jakoś związane, nie wiem, z ruchami trzeźwościowymi albo z punktami sprzedaży detalicznej, gdzie można kupić alkohol. Wtedy nasza obserwacja będzie miała zupełnie inny charakter, ponieważ występujemy jeszcze w innej roli. Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem tego, co badamy. I tutaj przy zachowaniu bezstronności i takiego dystansu do własnych obserwacji również jest to w pełni uprawniona metoda. Bywali socjologowie, którzy się dawali zamknąć w więzieniu po to, żeby się dowiedzieć, jak się naprawdę życie w więzieniu toczy, także również tutaj można do takich metod się uciekać. I obserwacja wiąże się niekiedy z korzystaniem z informatorów, czyli jeżeli idziemy na imprezę, możemy właśnie zagadywać ludzi. No, częściowo się wtedy ujawnimy, no bo prawda, ciekawość nas tutaj zdemaskuje, ale również na takich imprezach niekiedy zupełnie spontanicznie przecież rozmawiamy ze znajomymi, z uczestnikami i tutaj też można pewne wnioski wysuwać na podstawie rozmów z informatorami. Jest pewne zagrożenie dla bezstronności naszej obserwacji i wszyscy z Państwa temu zagrożeniu podlegacie. Mianowicie nikt nie będzie z nas jechał do innej miejscowości, nie wymienimy się, prawda, naszymi miejscowościami, tylko każdy z Państwa jest członkiem swojej lokalnej społeczności. Nie będziecie w stanie zachować całkowitej bezstronności, ale przynajmniej warto sobie to uświadomić. Państwo znacie mnóstwo ludzi u siebie, wiecie, kto reprezentuje jakie działania, tak, kto pracuje, kto jest w tej komisji, skąd on jest, prawda, czy ja to żona, czy to mąż, z jakiego jest środowiska. Tak samo znacie Państwo działaczy ruchów trzeźwościowych na swoim terenie. To jest wiedza dodatkowa, która ma bardzo dużo dobrych stron dla badacza, ale również należy brać pod uwagę to, że się wiąże z pewnym brakiem takiego obiektywizmu w obserwacji i należy jakby samego siebie troszeczkę tutaj kontrolować.